sporo klubów w Twoim CV. Duże doświadczenie z boisk pierwszej i drugiej ligi. Tym przewyższa Cię w zespole chyba tylko Tomasz Nowak. No, tym doświadczeniem chyba tak, ale już gdzieś tam też wspominałem w innych rozmowach, że nie każdy ma tyle szczęścia, żeby być na poziomie centralnym, a są zawodnicy, którzy mają te podobne umiejętności. Ale jednak to doświadczenie to tylko i wyłącznie Tomek mnie tutaj przewyższa. Jesteś już od kilku tygodni przy startowej 13. Pierwsze wrażenia, impresje? Bardzo pozytywne. Dużo słyszałem o rekordzie z zewnątrz i te słowa się potwierdziły i odnośnie organizacji klubu, całej otoczki i wszystkiego. Myślę, że jest to klub, który zasługuje, żeby być nie na poziomie trzeciej ligi, ale wyżej. Myślę, że nawet pod pierwszą ligę. W Twoim posiadaniu jest już licencja trenerska UEFA A. To jest ten kierunek i cel na przyszłość? Tak, tak. Założyłem sobie w tamtym roku, że zrobię kurs UEFA A jeszcze jako grający zawodnik, bo żeby później już czasu nie tracić i mieć ten papier, bo ten papier już jest wiążący na drugą ligę, więc jest to mój cel. Na razie gdzieś tam trenuję dorywczo jeszcze z dzieci w swojej szkółce, ale głównym moim celem jako na trenerkę jest piłka seniorska. Zanim o szkółce, to jeszcze pytanie tego rodzaju. Czy stawiasz sobie jakąś granicę, cezurę wiekową? Będę grał do tego i tego roku życia. Nie stawiam, bo już 4 lata temu byłem bardzo bliski końca gry na poziomie centralnym i gdzieś tam ta noga mi się powinęła, ale pokazałem, że nawet z czwartej ligi da się wyjść mimo 30 lat na karku i udowodnić, że pierwsza i druga liga nie jest straszna, a co do cenzury wieku, myślę, że nie, bo kwestia tylko zdrowia. Jeżeli będę zdrowy, to będę grał póki tylko będę mógł. To teraz gdybyś był łaskaw powiedzieć słów kilka o swojej szkółce, strefie futbolu. Gdzie działa, od jak dawna, jaki zasięg i jak małe dzieci uczęszczają na zajęcie? Strefa futbolu powstała w 2018 roku wraz z moim kuzynem Kubą Brzoską, który jest aktualnie prezesem Rotu Zabronów i tam zaczęliśmy w Bronowie. Moim marzeniem było to, żeby zrzeszyć jak najwięcej dzieciaków właśnie z pobliskich wsi. Po to tylko, żeby właśnie udostępnić im początek taki i dla dzieci, i dla rodziców, żeby właśnie ze wsi typu, nie wiem, Zabrzeg, Miliardowice, Ligota, tam Bronów, tych okolicznych, nie musieli jeździć od razu do Bielska, bo też nie każdy może i chciałem stworzyć fajną bazę i podstawy do tego, żeby właśnie w wieku, nie wiem, 12-13 lat ci najlepsi, ci, którzy widzą się w piłce, mogli już mieć te podstawy do tego, żeby wyjść na przykład do lepszej szkółki typu Rekord, nie wiem, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin, bo już też taki przykład był, że od nas chłopak do szkółki Rekordu dołączył z rocznika 2008. Czyli już jakieś rozmowy były, rozumiem, o współpracy na tej płaszczyźnie? Znaczy przewinęły się rozmowy na pewno, gdzieś tam początkowe, ale do konkretu myślę, że dojdzie później. Jak dla mnie, jak najbardziej, ja jestem otwarty, bo po to jest taka mała szkółka, jest strefa futbol, żeby właśnie te perełki z małych miejscowości wychodziły do większych szkółek i się szlifowały i może żeby po to, żeby byli piłkarzami. To na koniec już pytanie o to, jaki będzie ten rekord wiosny 2022? Jaki będzie, zobaczymy. Myślę, że dużo pracy już za nami, ale jeszcze kilka tygodni przed nami. Na pewno będziemy szlifować to, co do tej pory, czyli swój styl. Gdzieś pokazaliśmy ten kierunek, myślę, że sparingu teraz z Ruchem. I to była właśnie ta nasza wytyczna. Też dojdziemy i fizycznie już tak zejdziemy z obciążeń, to myślę, że gra na pewno ofensywna i taka konkretna z naszej strony będzie nas cechowała. No cel jest jeden. W mojej głowie, myślę, że gdzieś ludzie w klubie też to czują, że jest możliwość, więc zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze. Zatem powodzenia w Cygańskim Lesie i w biało-zielonych barwach. Dziękuję bardzo.